Około godziny 11.15 w dniu dzisiejszym operator Wielkopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymał zgłoszenie teleinformatyczne o zdarzeniu drogowym, o potrąceniu motorowerzysty w miejscowości Olszyna. Na miejsce zostali skierowani policjanci, strażacy, wkrótce śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z Ostrowa Wielkopolskiego. Policjanci wstępnie, podkreślam to wstępnie, ustalili, że mężczyzna lat 67 kierując motorowerem marki Romet wraz z pasażerką lat 66, oboje mieszkańcy gminy Kobyla Góra, w wyniku prawdopodobnie potrącenia przez NN pojazd wywrócili się, doznając obrażeń ciała. Mężczyzna został z miejsca zabrany natychmiast przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast pasażerka chwilę później do szpitala w Ostrzeszowie. Obrażenia uczestników są w trakcie ustalania. Od tego będzie zależeć kwalifikacja dalsza prawna czynu. Policjanci szukają drugiego z uczestników zdarzenia drogowego. Na chwilę obecną nie ma mowy o jakimkolwiek przedstawieniu jakichkolwiek zarzutów. Zbierane są, jak widać, ślady kryminalistyczne, zabezpieczane miejsce zdarzenia. Musimy dokładnie wyjaśnić, co się stało i czy ten drugi z uczestników, który oddalił się z miejsca zdarzenia, w ogóle przyczynił się do zaistnienia tego zdarzenia. Czy wiemy, jaki to był pojazd mniej więcej? To był bus z plandeką i to właściwie tyle. Biały bus jechał w kierunku Kobylej Góry.